Raport jest bardzo merytoryczny. Jest ustalenie stanu faktycznego, bardzo dokładny. Następnie jest subsumpcja, czyli analiza stanu faktycznego pod kątem obowiązującego prawa. No i później są logiczne wnioski. Logiczne wnioski, które mogły być jedyne, dlatego że to wynikało z subsumpcji, z analizy. To jest właśnie Trybunał Stanu dla Ziobry i dla Kaczyńskiego. Kiedy można się spodziewać mniej więcej wniosków o postawienie obu panów przed Trybunałem Stanu? No jeszcze procedura się, komisja zaprzestała działalności, skończyła, ale procedura skończy się wtedy, jak będę prezentował na forum plenarnym Sejmu sprawozdanie komisji. Kiedy? Najprawdopodobniej 18 bądź 19 sierpnia i wtedy klub SLD zacznie zbierać podpisy pod wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu obydwu panów.